bardzo ważne, żeby okazać szacunek, pokazać, że województwo dba również o te działania. Jak dzisiaj było widać po sali sejmiku, mnóstwo zainteresowania, przepiękne stroje ludowe, też taka charyzma tych ludzi, chcą pracować dla społeczeństwa, co mnie zawsze bardzo cieszy. Te 500 tysięcy w pierwszej edycji to i tak bardzo dużo i to z pewnością będą dobrze wykorzystane środki na realizację różnego rodzaju zadań. Nareszcie się doczekaliśmy, zwłaszcza, że na terenie województwa śląskiego działają koła różnego rodzaju, a ten akurat konkurs dopuszczał koła różnego rodzaju. I cieszymy się bardzo, że wszystkie zostały jednakowo potraktowane i że jest to właśnie wsparcie ze strony samorządu. Ja myślę, że to jest pomysł rewelacyjny po prostu, bo koła gospodyń teraz prężnie działają, potrzebują dużo rzeczy. Ja mówię to o sobie na przykład. No jesteśmy na przykład kołem bardzo wiekowym, starym, prawie 70 lat. Teraz dopiero te koła się rozwijają na takim naprawdę wysokim poziomie i potrzebujemy pieniążków i też sprzętu, bo myśmy tutaj pisali o sprzęty.